Siemano, witajcie z tej strony Serbix. Witam Was w pierwszym odcinku na moim nowym kanale. Dzisiaj taki odcinek informacyjny trochę. Ogólnie mam nowy kanał Serbix podłoga ety. Ponieważ to tak. No i dzisiaj gramy sobie już, jak mówię, Barminga 19 na mapie. Prawdopodobnie to jest mapa Lipinki V4? Nie, to jest Lubelska. Nie wiem, coś tam polska wieś, Lubelska wieś, coś takiego. Nie wiem, nie pamiętam nazwy. Dzisiaj tak chciałbym Wam pokazać moją farmę oraz maszyny, na których będę grał. No i tak nie przedłużając, to zaczynamy. No i mamy przyczepę jakąś. W sumie to nawet nie wiem, jaka to jest marka. Ogólnie było ogłoszenie na o Elixie. Właśnie sąsiad sprzedawał. Zaraz Wam pokażę, który. Tutaj miał sąsiad gospodarkę. Ale niestety sprzedał i wyjechał za gramanicę. No i tam teraz siedzi. Sprzedał mi tą przyczepę. Była zawinięta plandeko, no nie? To znaczy nie wiedziałem, co tam pod tym jest. Wiedziałem tylko, że to jest przyczepa. No i zapłaciłem mu tam koło 2000. I ogólnie wziąłem, podjechałem tam 60, wziąłem przyczepę, przyjechałem. Ściągnąłem folię. Folię ściągnąłem. Patrzę, a tu na początku, co mi się nie spodobało, to ta przyczepa w ogóle jest, no, w stanie ciężkim. Widzicie, wygięty dyszel, pogięte burty. I właśnie sprzedał mi i od razu wyjechał, no nie? I od razu pojechał na lotnisko. Także chyba się już spodziewał, że będę taką reakcję miał. No ale cóż, no przyczepa jak przyczepa. 5 ton chyba tutaj wchodzi. Także przyczepa, no... Może w stanie takim trochę złym, ale dziur tutaj nie ma, żadnych szczelin. Wszystko jest szczelne. Także gitara. Tutaj mamy kolejną maszynę, czyli rozrzutnik do nawozów Lay firmy IMT. Bardzo fajny. Też od sąsiada, tylko innego. To tam już dalej mieszka. Brony piątki rozkładane z oponami od Malczana. Znalazłem w posie opony, to myślę, a to wezmę sobie do bron, będę miał do ciążenia. Kolejną maszyną jest pług Agromasza, którym jest nowym nabytkiem właśnie. Został zakupiony właśnie wczoraj, przyjechał na farmę. Ale to już z fabryki prosto jechał, także już nikt mnie nie szukał. No fajny obrotowy wszystkich, bo mam nadzieję, że 60 da radę, bo innych nie było po prostu. Same były takie w opłakanym stanie. W kolejnym tutaj teraz przechodzą do ciągników jest Ursus 411, czyli typowa 40. Kupiłem ją od takiego dziadka starego. Mówił, że ma taką właśnie 40 Ursusa i nic z nim nie robi. Rok temu był właśnie malowany silnik, cały był remont w ogóle całego silnika. Blachy też zostały pomalowane, ale już to trochę wyblakło, tak? Tutaj w środku tak wygląda, wiatrak się kręci, bo czemu by to nie? Wszystko działa, jeździ. Dźwięki są, światła działają. Kolejnym ciągnikiem jest Ursus C355. Aha, zapomniałem jeszcze dołożyć, że w tym Ursusie były wymieniane opony z przodu. No i tutaj właśnie Ursus C355, taki podobny trochę do 60. Tutaj jeszcze 3 cytryny leży. Tam się będzie popijać w polu. No i co, bardzo fajna 60, będę na to mówił, bo w sumie łatwiej jest to, nie?
Też wszystko jeździ, śmiga bardzo pięknie. Opłem trochę z tyłu startę, ale to już, no... W pewnym czasie będzie wymiana. Siewnik Poznaniak, dwumetrowy, prawdopodobnie dwumetrowy, i on przyjechał od razu z tym plugiem. Także w jednym transporcie. Coś koło zapłaciłem, około 10 tysięcy za te dwie maszyny. No i kombajn. Far? Nie wiem. Zawsze nie wiem, jak to się czyta. Już od farminga 13, bo tamten kombajn właśnie nie wiedziałem, jak to się czyta, no nie. Ale mam nadzieję, że dobrze. Mówię. I ten kombajn był całkiem po remoncie kapitalnym. Były odmalowane blachy, w ogóle wszystko zostało wymienione. Także przedni właściciel naprawdę dbał od niego. Po każdych żniwach go czyścił, w ogóle pod wiatr stał, także nie był taki skatowany, że tak powiem. No i co, dzisiaj taki odcinek, jak już mówiłem, informacyjny. Chcę wam powiedzieć, że no, że na tym kanale będą pojawiać się gry, jakieś vlogi. Niedługo już możliwe, że będzie jakiś vlog. Jakieś przejażdżki rowerowe będę też nagrywał, jeśli jakieś, nie wiem, może jakieś testy petard. I ogólnie mam zamiar kupić nowy laptop od firmy MSI. Także na pewno będą filmy lepszej jakości w ogóle. Oraz mam zamiar zakupić jakiś program do nagrywania i myślę, że dobrym programem będzie Bandicam. No, co prawda kosztuje tam 150 zł, ale naprawdę jest prosty do ogarnięcia i no nie jest tak... Jezu, się plątę. Jeszcze drugi raz będzie o ten odcinek, bo wcześniej coś tam... coś przerwało nagranie, no nie? W pierwszych 30 sekundach przerwało nagranie. A ja, jak głupi, zawijałem ponad 10 minut. Tutaj moje pole jest. No i ogólnie w dzisiejszym odcinku chyba to było na tyle. Wszystko powiedziałem, to co miałem powiedzieć, moim zdaniem. Wszystko powiedziałem. No i do kolejnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.